Ojcze. Zostaw mnie, co ty tu robisz? Pamiętasz mnie? Tam mam ciebie nie pamiętać? Zostaw mnie, a dlaczego chcieliście mnie odciągać? Nie rozumiem. Co jest takiego we mnie, że jakby chcieliście mnie... Jakieś auto podjechało. Podjeżdża kolejne. Ty, biegną tu, ja już biegną, ja biegną, widzę. Biegną. Co to ty? Kim jesteś? Co tu robisz? Pomóż mi. Cześć moi drodzy, z tej strony Ospana, witam wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie na moim kanale i w serii Życie Gangstera. Ha, i znowu inne powitanie moi drodzy, zostawiamy 12 tysięcy łapek, jeżeli chcecie kolejny odcinek już jutro, jeżeli chcecie, żebym oszczędził życie Axelowi, który właśnie tutaj zwija się z bólu i zaraz sobie z nim pogadamy, tylko ja się najpierw przywitam z widzami, on niech tam, niech se zdycha gościu. Ja no dobrze, może nie tak drastycznie moi drodzy, ale no, swoje nabroił, to niech sobie teraz chwilę pocierpi, a my mamy tutaj formalności moi drodzy, łapka i subek na moim kanale, subskrypcja już mało brakuje do 500 000, lecimy po te 500 000, więc subskrybujcie. Już niedługo nowe etui w sklepie, ja właśnie gdzieś tu mam telefon, hokus pokus, czary mary, gdzie jest mój telefon, nie do wiary. Moi drodzy, do sklepu wleci oto takie etui, zobaczcie, teraz pięknie zbliżam wam, tutaj się wyostrza, o, super ospano moi drodzy. Takie etui już niedługo będzie dostępne na www.ospano.com, a więcej informacji już na poniedziałkowym odcinku, na którym podam datę, kiedy rozpocznie sprzedaż się etui. Zobaczcie jeszcze raz tutaj, super ospano, o, ojej. Dajcie znać w komentarzu, czy wam się podoba. A więc jeżeli już to wszystko mamy dopięte, to słuchajcie moi drodzy, jest tu Axel, który w zasadzie nie wiem czemu tutaj jest, myślałem, że się go pozbyłem, a on żyje moi drodzy. I najlepsze jest to, że przecież później pobiegli do niego ludzie pastora, w zasadzie jego tatusia kochanego. I zobaczcie, i Axel jakimś cudem znalazł się w jakiejś jaskini, moi drodzy, i z dala od nich. O co tutaj chodzi? Musimy się dowiedzieć jak najszybciej. Co się stało, Axel? Myślałem, że już nie żyjesz. Przepraszam. Miałeś rację. W początku miałeś rację. Powinienem ciebie wybrać. Nie chciałem. Co się stało? Bierzmy do szpitala. Do szpitala? Czemu on ci wziął do szpitala? Co się dzieje? Jestem w stanie to naprawić. Mam informację, pomogę ci, proszę. Ale co się stało, Axel? Gadaj! On chciał mnie zabić. Kto? Mój ojciec. Jakoś mnie to nie dziwi. Z ludźmi. Dwayne, proszę. Nie wiem, co zrobić, moi drodzy. Czy darować mu życie, czy go zostawić. Ale z drugiej strony, kurde, coś z tym Axelem jest takiego, żebym go zostawił mimo wszystko. W sumie znam lokalizację pastora. Mogę go użyć przeciwko niemu. Chyba, że to jest jakaś zagrywka. Skąd mam pewność, że to nie jest jakaś wasza kolejna intryga? Dwayne, ja tu umieram, no. Jaka zagrywka? Nie pierwszy raz, Axel. Jak się tu znalazłeś? Wywieźli mnie. Wywieźli cię i zostawili w jaskini? Czemu cię nie dobili? Chcieli, żebym cierpiał. Oni to są, Dwayne. Ciekawe, moi drodzy. Poczekaj. Zadzwonię po QuickJ'a, moi drodzy. Ten, ale to może znaczyć, moi drodzy, że zaraz coś tutaj się pojawi z syndykatu. Może będą chcieli sprawdzić, czy gościu wykitował. Ty, lol. Zapisałem tyle numerów, a nie zapisałem QuickJ'a? Co jest? Halo? Halo, co tam? Potrzebuję twojej pomocy. Okej. Okay. Przyjedź do mojego GPS-a, wyślę ci. Dobra. No, do zobaczenia, hej. Zaraz jestem. Masz szczęście, Axel. Pytanie, kiedy oni pojechali? Nie pamiętam, ale powinni tu przyjechać w sumie. No mieli sprawdzić. Muszę cię wziąć. Albo inaczej, leż tutaj. Jak się pojawią, to się nimi zajmę. Moi drodzy, schowam motocykl, być może zaraz się zjawi tutaj syndykat, więc w razie w muszę się ukryć i poczekamy, aż przyjedzie też Jay. Musimy szybko reagować. Dobra, stanę tutaj, moi drodzy. Będę go obserwował. Wow! O, co siedzie, słyszę tutaj. Coś przyjechało. Pytanie, co? Bez kitu. Chyba przyjechali rzeczywiście dorwać Axela. Aż jakieś latarki tu mają. Tak, idą po niego. Nie możesz być martwy. Jesteś obecnie tylko na naszej litości. Jak sobie życzysz, drogi towarzysz. Chyba ich dorwałem, moi drodzy. Axel nie kłamał. Tak, dorwałem ich. Dziękuję. Nie kłamałeś, Axel. No, w takiej sytuacji mam cię jeszcze okłamywać. Jay już jedzie. Tutaj. Co jest? Weź Axela. Nie pytaj go, jak go znalazłem, jednak żyje. Mówiłeś, że nie żyje. Weź go i zawieź go na firmę. Okej.
Dojadę tam zaraz. No, moi drodzy, Jay nie... Znaczy, kurde, Axel nie kłamał. Zobaczcie, gdzieś tutaj te leżą te ghosty. Ale to są jakieś niekompletne ghosty, zobaczcie, wiecie? Tak czy siak, przydałoby się... A w sumie, co będę sprzątał? Nie będę ich sprzątał, niech se siedzą. Z prudko stąd spadamy. Musimy teraz tu dobrze rozegrać, moi drodzy. Przydałoby się teraz Axela, że tak powiem, dobrze przypytać. Wyciągnę... O kurde, czemu ja do firmy kazam jechać? Niech do mnie do domu jedzie. Kurde, ja tu mam łeb, moi widzowie, jak sklep. Halo, Jay? No, co tam? Ten. Nie do firmy, do domu. Do domu, no. Tak, wysiadę. Myślałem. No, na razie, hej. Cześć. Dobra, jedziemy tam szybko, widzowie. Może już i ja będzie jeszcze. Kurde, do firmy. Ja bym wszystko do firmy wpakował i wszystko byłoby jasne. Ale jajca. Ale jeżeli rzeczywiście pastor dorwał Axela i chce się pozbyć Axela, to tam już musi być grubo, nie? Idealny bait dla nas tak naprawdę. Kurde, z tą stronę jadę, widzowie. Czas na skróty. Ten nasz dom robi się bardzo wesoły, kochani, tak w ogóle, nie? Tutaj, już ja, tutaj ten, dojechał? Nie, jeszcze nie dojechał, Jay. Byłem pierwszy. Zostawię ten motocykl też tutaj. Zostawię go tu, nie będzie go jakoś bardzo widać. Dawaj go do domu. Na górę jest łóżko. Gdzie dokładnie? Okej. Okay. Jak ty go znalazłeś? Dostałem od niego wiadomość. Jaką? Pomóż mi. Tak? Dawaj. Tutaj? Co z tą raną? Musisz się położyć, Axel, trzeba ją opatrzyć. Przecież połóż się normalnie. Dobra. Podwij mu kurtkę. To ciekawe. Nie masz dodatkowych obrażeń, tylko to, co ja ci zadałem. Celowałem nożem tak, żebyś miał szansę się jeszcze z tego wydostać, ale gdyby nikt cię nie uratował, to po prostu byś się wykrwawił. Jay! No. Podaj mi opatrunek i jakąś nitkę i jebkę. Poszukaj tu po szafkach. Jeszcze w łazience mam ten. Tutaj alkohol. Daj mi alkohol, trzeba to zdezynfekować. Nie będziemy jechać do szpitala. Pojedziesz do szpitala, to jeszcze cię dopadną. Zrobimy to sami, Jay. Moi drodzy, śmierdzi mi to trochę. Ale no, musimy zaryzykować. Bo jeżeli to prawda, to jest dobra okazja, żeby dorwać pastora. Jay, niesiesz to? Dobra, dawaj, robimy to. Moi drodzy, muszę się zająć Axelem. Dobrze poszło. Tak. Ty, co jest, widzowie? Ktoś mi sobie w kuchni? Kto tam jest? Ty! Kim ty jesteś? Siała papa Mak, nie wiedziała jak. A ja jestem Cheng, witam. Ja pierdzielę. To jest do ch... Cheng? To jest właśnie Cheng. Cheng, co ty tu do cholery robisz? Kanapkę sobie przyszedłem zrobić, a co? Ja... Chodź tu, wracaj tu. Wracaj tu. Kanapkę sobie przyszedłem... O! No właśnie to chciałem zrobić. Weźmy go. Cheng, co ty tu robisz do cholery? Jak się tu znalazłeś? Wszedłem sobie, słuchaj, patrz. Stój, ej, pozwolicie ktoś chodzić po mojej chacie? Ale czekaj, ja ci tam pokażę, do... jak ja chodź, chodź. Spytałeś się mnie, jak wszedłem, to ci pokażę. Nie, chodź, chodź, Cheng, chodź. No? Siadaj tam. Tam siadaj, na dupie. Tam. Do kąta. I się nie ruszasz. Ale mi poczęstunek zrobiliście. Siadaj na dupie. Lód, wszystko jest. Na dupie, a nie na stole. Siadaj. Wiesz mi, skąd on się tu wziął? Po... Nie mam pojęcia. Chciałbym wiedzieć. W takim czasie? A to ja ci nie mówię, że spotkałem Chenga jakiś czas temu? Chyba nie. Albo mi wyszło z głowy. Cheng wie, że może sobie usiąść na pufie, a nie na ziemi. O, ale buty byś zdjął, co? Oj tam, przesadza. Zdejmuj te nogi. Teraz nie musisz lewitować. Siadaj. Ja pierdzielę. Może trzymajcie mnie. Dobra, Cheng, jak się tu znalazłeś? No co, no mówię. Patrz. Ale nie chcę, żebyś mi pokazywał, tylko się ciebie pytam, siadaj na dupie. A, no słuchaj, zauważyłem twojego raptora i mówię, kurde, ciekawe, gdzie ty mieszkasz. No i pojechałem za nim. No i tak sobie jadę. I jadę sobie. I jeszcze jadę. I nagle dojeżdżamy tutaj. Mówię, dobra, poczekam sobie na nich. No i tak czekam w krzakach, a was nie ma. Nie ma was godzinę, nie ma was dwie, nie ma was trzy. To mówię, kij, wejdę sobie kanapki zrobić. Ale ty jesteś idiotą, byliśmy cały czas na górze. I tak sobie od nie było nas słychać? Przecież tam się ktoś dar co chwilę. Było słychać, ale nie chciałem przeszkadzać. No nie chciałem być taki Walter White, taki say my name. Boże. Prawda, ciebie powinni zamknąć gdzieś w piwnicy i nie wypuszczać. A właśnie, to teraz jak was już tam nie ma, to wyjdę tam z wami. Ej, chodź tu! Nie! Wracaj tu! Dobra, pałuj go. Ooo! Cheng! Trupa tu macie! Ja pierdzie. Ten idiota już teraz go widział. Trzeba może go... zapomnij, jak mu przypieprzyłem. Trzeba go związać. Kładź się! Weź go zwiąż. Moi drodzy, już wiemy, że nie muszę sobie kupować żadnego pieska, nic innego mam Chenga, moi drodzy. Zaraz mu tutaj jakieś miejsce zrobię. Właśnie, pioruna, kurde. Trzeba zawłaszczyć. Jak się piorun z piorunem posiedzi? O kurde, właśnie idealnie. Piorun! Piorun! Piorun, gdzie jesteś? Piorun! Piorun!
Gdzieś tutaj jest piorun, moi drodzy. Zaraz piorun pozna się szczęgiem. Kurde, zobaczcie, ranek jest w ogóle, moi drodzy. Słońce dopiero wschodzi z tego, co widzę. My już całą noc nie przespaliśmy, bo tyle rzeczy się działo. Boż. I w ogóle gdzie jest Oshia? Nawet nie zwróciłem na to uwagi. Ty, jest tam piorun na górze, Jay? Nie, ale jest związany ten. Gdzie jest mój pies, moi drodzy? Piorun sobie tu często biega. A może to Cheng obserwował ostatnio nasze mieszkanie, moi drodzy? I ja nie miałem... Może niepotrzebnie się martwiłem. Mam tu pioruna. Dobra, idę. Piorun! Tu jest. Piorun, chodź tu, chodź. Piorun, wąchaj. Wąchaj go, wąchaj. Ale ten pies ładny, aż zgłodniałem. Mogę go powąchać też? Pierwszy raz. Weź go, że na zewnątrz. A ile lat ma? Mentalnie więcej niż ty. Ja pierdzielę, widzowie. Ten na to nie byłem, nikt chyba na to nie był gotowy. Chyba nikt na to nie był gotowy, no ale to takie rzeczy się dzieją. Ja pierdzielę. Na podwórko lepiej. Tak, chodźmy na, chodźmy na ten. Piorun, chodź! O, nawet macie tutaj stół do Cymbergaja. Co ty mówiłeś, że Cymbergaja masz? Gramy. Dobra. Alo, ale może mnie odkujecie? Piorun, teraz będzie... tak, słuchaj. Jeżeli ta osoba, to jest Cheng. Jeżeli Cheng jeszcze raz podejdzie do drzwi i nie będzie go tam ze mną, to masz go gryźć ile wlezie. No. To wejdę oknem. No, zobaczymy, czy zdążysz. Rozwiąż go, zobaczymy, czy ucieknie przed ten piorun. Dobra, Cheng, masz dosłownie 10 sekund, żeby stąd uciec, inaczej piorun cię pogryzie. Piorun, bierz go. Bierz go! O! Piorun! Pobawimy on nie może wchodzić za płot! Bierz go! Pobawimy się! Dobra, widzowie. Czy piorun się już tym zajmie? Właśnie. Czy on właśnie wyjął karabin? Czy on właśnie wyjął karabin? Chyba tak. Schamak. Ten karabin. Chodź się bić! Piorun wygrał. Dobry piesek, dobry piesek. Cheng, zjeżdżaj stąd! Zjeżdżaj! I patrz! Jeżeli ten pies nie przestanie mi gryźć, to strzelę w tą butlę z gazem. Spadaj stąd, bo ja cię zastrzelę! Wow, co jest, widzowie? Piorun przeskoczył płot! Spadaj stąd, Cheng! Czy to się dzieje naprawdę? Chyba tak. Czekaj, próbuję wystrzelać w nogę. Czy on serio walczy z Cem na karabin? To jest debil, on go nie zastrzeli. Dobra, ten, Quick J. Ja pierdzielę. Związałeś Axela? Co? Weź proszę, przykuj mi Axela do kaloryfera. Strzeliłem waszą psu w nogę, Dobra, Cheng, serio, masz 2 minuty, żeby stąd spadać. Spokoju. Albo mam lepszy pomysł, weź go znokautuj. Piorun, bierz go! Chodź. Bo ja nie... Dobra, zajmę się nim, widzowie. Co ty chcesz zrobić? Dobra, Cheng, przegiąłeś. Nie. Tak, przegiąłeś. Tyle lat przyjaźni. Nie, proszę cię, zostaw. Za każdym razem, jak będziesz wchodził mi do mojego mieszkania, nie, bez pozwolenia, będę cię zrzucał z tej wieży. Aż do skutku, słyszysz? Proszę cię, nie rób mi tego, nie. Ja zginę przecież. Zginę! A zły, zginę, głupi diabli nie biorą. Nie rób mi tego, no zginę! Dwayne, no weź! No Dwayne, no przecież lubimy się. Taka jest Dwayne. Kara. Spadaj. Nie, no Dwayne, no przecież... Spadaj, Cheng! Spadaj! Spadaj, Cheng! O kurde, moi drodzy. On spadł na beton. Chyba go zabiłem! O kurde, muszę zobaczyć, czy żyje. Zabiłem Chenga, moi drodzy. O, telefon mi się... O, Jay dzwoni. No! Czy ty go rzuciłeś z latarni? Tak mi się wydaje. I to zobaczy, czy jest cały. Boże święty. Dobra, to było głupie, moi drodzy. Cheng! Żyjesz? Widzę, że mrugasz. Cheng! Prawie już nie czuję nóg. Dobra, nic nie będzie. Cześć, Cheng. Nie wchodzisz za płot. A jednak czuję nogi. Dobra, widzowie, ja za dużo Chenga na dziś. Spadam stąd. Żyje? Tak, żyje, nic mu nie jest. Słuchaj, ja dzisiaj niestety spać nie będę, ale tu jest alarm. Jakbyś go mógł włączyć. Ja tu mogę zostać. No to jak chcesz, to możesz zostać. Zajmij się nim, a jakbyś chciał gdzieś pojechać, to go przykuję do kaloryfera. Tam penicylinę mu podaj, jakieś inne środki, jeszcze przeciwbólowe możesz mu dać. Nic mu nie będzie. Cignąłem go tak, żeby nic mu nie było, więc powinien przeżyć. Wodę mu postaw obok, ale na razie niech siedzi. Wiem. Dzięki. Dobra. Cześć.
Dobra, moi drodzy, ja muszę spadać, bo dzisiaj, bo się już zaczął dzień w sumie, widzicie, muszę jechać do firmy, bo właśnie dzięki Czynkowi ostatnio prawie wpadłem w sidła policji, ale dzisiaj mamy umówiony transport, jedziemy go zakupić broń, którą będziemy mieć do Quick Security. Właśnie, moi drodzy, umówiłem się z tym instruktorem z Meriwether, który nam szkoli ludzi i się zapytałem, jak to jest z bronią też przez Meriwether i przez to, że Meriwether teraz jest bardziej komercyjne, że wiecie, sprzedają kamizelki, sprzedają wyposażenie, również sprzedają broń firmom, które mają zezwolenie. Można wtedy kupić nawet ze zniżką, także ciekawie się to zapowiada, ale my potrzebujemy broń długą właśnie do firmy. Cały sprzęt możemy zamawiać z magazynów Meriwether. Więc to jest bardzo ciekawe, fajne zjawisko i myślę, że będziemy z tego korzystać, nie? Meriwether kiedyś z prywatnej armii zrobiło się na sieciówkę, no i widzicie. Teraz tak to wygląda. Ktoś będzie musiał zająć kiedyś miejsce tego Meriwether tutaj w mieście. Nieźle. Ale taki sprzęt potrzebujemy dlatego, że widzicie, akcje niektóre są grube, a my mamy zezwolenie na broń długą, więc fajnie by mieć takie rzeczy w magazynie. O, tutaj. Tak, dobrze. O kurde, widzowie, tu jest firma, ale bym źle skręcił, ale już jesteśmy. Dobra, wjeżdżamy sobie, są opaki z tego co widzę, super. Jest też nasz koordynator, właśnie musimy z nim też kilka słów wymienić. No ale dzień dobry. Halo, opaki, cześć. Dobry. Cześć. A tobie co się stało? Całą twarz masz poharataną, wszystko okej? Okay? A, sorry, upadłem na schodach. Tak to bywa. Okej. Okay. Ktoś jeszcze jest, czy jesteśmy sami? W tej chwili tylko nas jest dwójka. No dobra, panowie. Sekretarki jak nie było, tak nie ma dalej. No właśnie, nie wiem co z sekretarką, bo trzeba ją zwolnić w takim razie, jak jej nie ma. No właśnie, ta sekretarka wali w ciele, moi drodzy. Ja muszę zrobić porządki, kurde, od razu. Szkoda, babka wydawała się spoko, ale widocznie no straci robotę, jak się nie zjawi jutro w firmie. Idę się przebrać i jadę z chłopakami po sprzęcior. Radioczek? Prawne. Chodźcie tu na zaplecze. O, siemano, proszę, szefie. Kto tam przyjechał? Fosa? O, wróciłem, szefie, wróciłem, byłem na przeprowadzce. Aha, ja myślałem, że gdzieś tam na wakacjach. Dobra, nieważne, Fosa. Miałem wakacje, przeprowadzkę, bo się przeprowadziłem. No dobra, dobra, to będziesz nam potrzebny, chodź. Panowie do samochodu. Działo się coś, jak mnie nie było? Dużo się działo, Fosa, pogadamy o tym jeszcze na spokojnie. Panowie do auta, zapraszam. Co się dzieje? No, znowu ci bezdomni tutaj chodzą. Proszę wyjść. Jak to? Bo panu pomożemy, liczymy do trzech, raz! No dobra, tu nie ma co liczyć. Dobra, weźcie go panowie, ja pierdzielę. O, centrum miasta i takie rzeczy. Wstawaj. O, wiemy go wystraszyć, moi drodzy. Jeszcze raz mnie dotkniesz, a ja ciebie dotknę. Policja idzie! Policja! Wsiadajcie. Wpłacz mi stamtąd. Dobra, jak spadnie to się zabije, wsiadaj. Garaż się zamknie i tyle. Sygnały były, jedź! Szybko, jadą z prawej, szybko uciekaj! O, spadł z rabiny. O kurde, mam mu nogę złamałem. Jedzie, szef. Szefie! Kurde, no chodzą mi tu jakieś ciamajdy. Ruszaj dupę! Spieprzaj. Dobra, jedziemy na strzelnicę, panowie, po nowy sprzęt. Dzisiaj gdzie zakup... Co? Co mówisz? Gdzie jedziemy? Mówię, że jedziemy po nowy sprzęt. Widzę, szefie, pracownicy są nowi. Tak, tak, rozwijamy się, to jest nasz pan koordynator. Mega doświadczenie, będziemy dzisiaj rozmowę mieć. Ktoś mi właśnie dane mówił właśnie, że nowi pracownicy są. Tak, tak. Fajnie, rozwijamy się. No, dzieje nowa się. Auta. Nowa auta, no czasami są nowe auta. Auta te same, tylko trochę zmodyfikowane. No, bomby, jesteśmy jak policja teraz. Nie no, nie możemy. To legalne? Sygnałówki są tak, wiesz... Po prostu kupiliśmy taki model tych światła i bomby były ten, ale jakby możemy tylko światła używać, ale nie bomby. Rozumiem. O, to ten pan. Pamiętam go. No, jest. Oj. Chodźcie, o kurde, nie zgaśnie silnika. Kurde, dobra, zostawmy te bomby, srał to pies. Chodź, Fosa. Idę, tylko kamizelkę ubiorę. Dzień dobry. Siemano, w czym mogę ci pomóc? Dobry. To sprawy mają się tak, że potrzebujemy jakby czegoś bardziej konkretnego do naszego fachu. Chodzi o to, że ostatnio mamy dość mocne zlecenia i jakby dla naszego własnego bezpieczeństwa postanowiliśmy zaopatrzyć się w broń długą. Ta, która jest możliwa tutaj na naszym poziomie licencji. Ale co, potrzebujesz shotgunów, nie wiem, automatów? Kurde, chyba automatu. Shotguna to nie wiem, czy byśmy wykorzystali. Ja to miałem. Gdzie ja to miałem? Po czym mówię minigana? Nie. A, tu jest. Dostępnego mam coś takiego. No, idealnie. Typowy M16A4.
Super. Możliwą powiększenia magazynka do ułożenia latarki i uchwytu. Dla bardziej cichych klientów po okazyjnej cenie można dorzucić jeszcze tłumikiem, cię interesowało. Jakie z tłumikami? Jest to legalne czy nie? Średnio na jeża, ale zawsze tłumik można wykręcić zanim, wiesz. No właśnie. Zanim ktoś przyjedzie. Właśnie tak się zastanawiałem, ale to chyba bez tłumika kupimy, no nie będziemy z tłumikiem latać. Ja tak... Słuchaj, tłumik, póki go nie założysz, to jest spoko, to zawsze go mogą wsadzić w pas gdzieś. Kieszeni macie od groma, to zamiast jednego magazynku wpierdacie tam magazynek, a czy tego tłumik wpierdacie. Tylko, że na razie jeszcze nie mamy takich zleceń, żeby to było jakoś konieczne, nie? A drogie te tłumiki w ogóle? Jeszcze raz? Czy drogie są? Epki? No są drogie. Tłumiki. Tłumiki? Nie, tłumik chodzi po 2,5 tysiąca za sztukę. O kurde, a taka przyjemność, co masz w ręce? Taka przyjemność? O, to już zależy jeszcze. Jak skupujesz... Modyfikowana? Jeśli kupujesz surowca, to 10 tysięcy. O Boże, no. A jeśli kupujesz w pełnym pakiecie, to będzie pewnie jakaś zniżka. Nie wiem, ile sztuk tego potrzebujesz. Ty też ile sztuk? 2, 3, 8, 10, 12, 10? Chciałem z 5, ale jak mówisz mi, że dycha, to już zacząłem trzęść portkami, bo chciałem je mieć pełną. No to jeśli piątkę z pełnym asortymentem do dodatków, czyli uchwytem powiększonym magazynkiem i latarką, to ci mogę zejść do 7 tysięcy. Cały komplet. Czyli ile by to było za 5,35? Dobra, idealnie. No, to więc tego. Pewnie będziesz chciał wypróbować, nie? Zabawkę. No, nigdy nie strzelałem. Co nie, widzowie? Nigdy nie strzelałem. Dołożyć asortymentu do tego, dodatkowego? Znaczy, strzelałem na ten, ale no, to możesz, no. Chętnie spróbuję. Dobra, to chodźcie panowie na strzelnicę wszyscy. To idźcie na strzelnicę, ja podkładam ją do kupy i ci przyniosę. Dobra, dzięki. Nigdy nie strzelałem. Czekaj się, ja mam tutaj do ciebie kilka pytań. No. Wiesz co, może z tym zakupem jeszcze się wstrzymaj, bo chciałem dzisiaj o tym sam pogadać. No ale to czemu? Że wiesz, na broń można dostać dofinansowanie. To znaczy? No, jak ja ostatnio odpatrzyłem na takie dofinansowanie dla firm, to można nawet wyciągnąć 75%. A byłeś w stanie to ogarnąć? No jasne, tylko mówię ci na razie. No ja mogę wziąć, to ja wezmę fakturę, a po prostu do faktury dopłacą. No tak, też można to tak zrobić. No, to byśmy tak zrobili, to jak dasz radę się ogarnąć, to słuchaj, będziesz miał za to połowę z tego, co dopłacą, to dostajesz bonus. Jeżeli to ogarniesz. No dobra, i tak jak tu już jesteśmy przy okazji, to weź się z tym kolegą moim z dawnych czasów, weź się dogadaj. Czy nie dałoby rady zrobić tutaj takich regularnych ćwiczeń? A to strzelali ludzie. Nie, to ćwiczenia są, jakby my tutaj cały czas wysyłamy ludzi i właśnie tutaj się szkolą. Nie o to mi chodzi o szkolenia, tylko żeby na strzelnicy sobie postrzelali czasami raz w miesiącu. Myślę, że raz w tygodniu. No, czy raz na 2 tygodnie takie obowiązkowe? Wiesz, żeby pójść po kosztach, no, to bym dał raz w miesiącu, no bo tutaj obowiązku nie ma, ale lepiej, żeby ludzie byli sprawni. No dobra, to możemy tak zrobić, to się z nim dogadam, ale chodźmy najpierw przetestować tą broń, nie? Jasne. Kurde, ten gościu, widzicie, ma łeb na karku, moi drodzy, o tym mówiłem. No dobra, panowie, chwytajcie za broń. Do budek się tu ustawcie. Weźcie sobie podatkowe sztuki, które tu przyniesie. Co? A wam w czym pomóc, chłopaki? Mnie po co zwykle. Ale coś klient w majem, na się przygotowuje, moi drodzy? No normalnie. Dobra, panowie, macie karabiny? Jest, szefie. Chodźcie tutaj, żebym was widział. Na razie jest zajęta. Zapraszam za 2 godziny. Tam jakiegoś klienta miał, usunął ich? Chodzi, krzywka. Poczekamy. Dobra, panowie, przetestujmy tą broń. Postawa strzelecka, celuj. Postawa strzelecka, jak ty stoisz? No, dobra. Aga, bawcie się. Kurde, widzowie, znam to uczucie. Uuuu. Uuuu, to jest mocne. Patrzcie, jakie celne, moi drodzy. To jest plastik, nie? To plastik. No, plastikowa jest ta broń. W życiu. Nie? Oszalałeś? Plastikową to masz jedynie uchwyt i akurat miejsce, gdzie wypuszczę gaz. Kurde, taka deli, taka lekka jest, taka... No i rączkę masz akurat pokrycie od tego. Reszta to jest wszystko metal. A to proszę. To jest ona 4 kilo waży. Nie, jakoś tego nie czuję, tej wagi. Dobrze wyważona jest. To jest ta, którą w Wietnamie mieli, nie? Tak, to jest pierwsze. A akurat w Wietnamie było wykorzystane 16A1. No właśnie, bo tam... A4. Bo tam seriami strzelało, prawda? Tak, tam akurat broń... Tamta M16 miała możliwość tylko bursta. Tylko 3 strzały mogła oddać, nie było automatu. A A4 ma już zmodyfikowane jest tak, że możesz przyłączyć na full automat. Dobra, te powiększone magazynki to jest w ogóle zmiana gry, więc... No mi mega siedzi. Fajnie no, się kozak jest.
Już naprawdę mało rzuca, celnie się strzela. Bierzemy to, bierzemy w ciemno. Tak, 5 sztuk ci przeszykować? Tak, i tu jest jaka? Tu jest natowska amunicja, 5,56, nie? Na 45, tak. Dobra. No to też trochę tego zamówimy. Ile za amunicję? Tak wiesz, żeby było kilka dobrych magazynków, plus skrzynka do nabijania, żebyśmy mieli na ten, na firmie. Jeszcze raz ty mi powiedz, co ty... No amunicję, ile amunicja kosztuje? Jakieś 3 skrzynki, żeby były? Plus magazynki do tego? 3 skrzynki chcesz tego? Amunicja będzie cię kosztowała no 3000, nie? No dobra, czyli co, mamy 38, nie? Wszystko będę brał na jedną fakturę i jeszcze jest jedna kwestia, bo... Jasne, ja akurat wszystko to, co potrzebuję do faktury, to już mam na tego. Dobra, w systemie jesteśmy nabici, nie? Tak, wy jesteście nabici, tak więc... Ale chciałem jeszcze się zapytać, dawaj. Właśnie tu wpadliśmy na pomysł, żeby chłopaki regularnie raz w miesiącu przychodziły sobie tutaj postrzelać. Nie? I pytanie, czy byś na przykład mógł ich wtedy wziąć pod swoje ramię i wiesz, raz w miesiącu zrobić im taką godzinę, dwie ze strzelaniem. Oczywiście wszystko na koszt naszej firmy, sobie będziemy wynajmować i ciebie jako instruktora i po prostu byś tam szkolił naszych chłopaków. Tak, żeby była pewność, że gdy coś się stanie, to będą, no... Cały czas update'owanie. Tak jak przychodzą, to oni mają po części tego, szkolenie z broni. Tak, ale mi chodzi o to, żeby raz w miesiącu robić im, nie dość, że strzelnicy, to szkolenie takie bojowe, nie? Żeby oni cały czas mieli w głowie utrwalane to raz w miesiącu, jak mają działać, wiesz, jak strzelać i tym podobne, nie? Jasne, coś mogę pomyśleć. Zobaczymy, co tam na firmie mamy. Znaczy, na firmie mamy tak zwane killing house. Nie wiem, czy wiesz, co to jest. To jest te takie domki porozstawione, gdzie biegają i ten, tak? Nie, że domki, tylko masz pomieszczenie. No, właśnie o to mi chodzi. Jedno pomieszczenie i masz tam akurat kilka załóg i tak dalej, jak mają się poruszać po prostu. No dobra, no to właśnie o to mi chodzi. Idealnie. No więc tego, to nie ma problemu. Myślę, że będzie git. Dobra, no to super, to chodźmy, zapłacę za to wszystko i spakujemy sobie to. Znaczy, to i tak nie masz jak zapłacić, to 38 tysięcy mi telefonem przelejesz? No co ty, mamy gotówkę. Uźwa, ja myślałem, że będzie standardowa, jak zawsze przelej. No proszę, moi drodzy. Czym mógłbym pomóc? To co zwykle. To co zwykle, to znaczy? Bo ja was chłopaki nie kojarzę za bardzo. Ja was nie znam. No, poobserwujemy. Kilka pistoletów. Dobra. Może teraz ci się przypomnę. Panowie, reakcja. Schowaj chłopcze to, bo nie ręczę za siebie. Spokojnie. Koleżko. Schowajcie to. Dobra, już. Schowaj to. Security. Tak? Schowaj to, chłopcze. Bo wiesz, to się skończy. Są tutaj kamery, panowie, wszystko widać. Dobra, quick schowajcie to. Ale kamery nas przed strzałem nie powstrzymają. Dobra, schowamy broń, jak oni schowają. A powstrzymacie to, że w dzielnicy zrobię kurwa jeden buldożer, przejedzie sobie... Chyba nie wiesz, skąd ja jestem, co? No skąd? No przeczytaj sobie napis. A czy wyglądam, jakby mnie to interesowało, Startaku. Skąd ty jesteś? Przeczytaj sobie napis. Tartak. Tartak? A mówisz, że coś takiego jak Mediweather, prywatna armia? No jak odwyk myślisz, Bambutku? Co mogę zrobić z twoim domem? Idź na odwyk. No stary, jak dostaniesz kurkę, to chyba nic nie będziesz mógł zrobić. No dobra, no mnie zabijecie, a później co? Wpadnie moja cała ekipa. Jaka z działkami, ekipa? Z 50-kami, z czołgami, z helikopterami. I rozpierdolę ciebie, twoją starą babkę i cały twój... Ja widzę, jaki tutaj brak do informowania jest właśnie ludzi z South Central. Ja, kurde, no, chętnie bym zobaczył wjazd Meriwether, największej firmy ochroniarskiej w całym Stanach Zjednoczonych, jak sobie wjeżdżają w takie gówno rozsiane na Forum Drive. To się nie doczekają. Ja myślę, że się doczekają. I co ty na to? Dobrze, to poczekam. W ogóle, panowie, gratuluję tutaj kreatywności i dobrego planowania, kiedy się wbija do sklepu, gdzie jest 10 kamer, bez żadnych badań, innych rzeczy, więc co, panowie, kończymy imprezy? Bo ja myślę, że już takie zawiadomienie dawno poszło na komisariat i następnym razem, jak się zobaczymy, to będziemy was karmić przez kraty, jak zwykłe, no. Także co, panowie, opuszczamy to? To może jeszcze uda się to odkręcić. No chyba, że robimy dodatkowe durszlaki, bo ja słyszałem, że pan sprzedawca lubi czasami sami frytki odcedzić. Tym razem ci się upiekło. Ty, wiesz co? No co? Chcesz jeszcze? Dobra, schowajcie to, panowie. Dobrze, bazułki nie wyjął, moi drodzy. już. Jeszcze się ze sobą. Schowaj się, no, cię broń trzymać chociaż. Przyjemnie masz tej pracy tu na South Central. No, niestety, mam akurat paru takich gagatków, ale spokojnie, jutro mnie będą na kolanach przepraszać, żeby nic się nie działo. A skąd buldorze ogarniesz? Nie pytaj się. Dobra, to co, możemy to zabrać zamówienie? Jasne. Dobra, czekaj, już ci go tu wydaję. 38 tysięcy, moi drodzy, muszą zapłacić. Mamy kasę, dobrze zarabiamy, jesteśmy, moi drodzy, piękni i młodzi. Proszę cię, ślicznie. Dobra, dzięki. Ja sprawię. To co, to chłopaki wezmą zamówienie, jak co, już pakujemy sobie do auta. Jasne. I co, gdybyś coś się działo, co nie, to też dawaj znaka. Służymy pomocą, nie?
Znaczy, to mówię, to są jakieś nowe łebki, które nie kojarzą. No bo tutaj bloki zbudowali nowe, wiesz, socjale wleciały, wszystko z tego, co widzimy i... A wiesz, co jutro będzie, więc to czytuję gazety, nie? Dobra, poczytamy. Będzie informacja w gazetach, że nagle dwa opancerzone wozy wjechały na Sol Central i kogoś wynosili. No może tak będzie, nie sądziłem, że... Myślałem, że Meriwether bardziej poszło w komercję teraz. Słuchaj. Komercja komercją. Nielegalnie. No, nie może być tak, że przychodzą sobie jakieś ze Soul Central i mówi, że chce klamki, gdzie ja mam legalny biznes. Czaję. Służymy pomocą jak coś. Słuchaj, sprawa wygląda bardzo krótko i prosto w tym momencie. No albo prawo pięści i siły. Ktoś silniejszy i ma większy sprzęt, ten wygrywa. A tu oni przyszli i co, rozglądali się, zobaczyli was, nie bez broni i myślą, że są twardzi, a jutro się role odwrócą. Jutro będą skamlać i prosić o łaskę. Czaję. Dobra, panowie, wezmę od ciebie sprzęt, ja uciekam. Trzymaj się. Jasne. Kurde, i to mi się podoba, moi drodzy. To mi się podoba. Twardziel, jutro czytamy gazety, moi drodzy. O, chyba, że jeszcze dzisiaj coś będziemy czytać, bo... Zazwyczaj takie stanie kończy się kłopotami. Słuchajcie, panowie, mamy za sobą suwa zielonego. Zakładam, że to nie jest... Stefie, opona przybita. Tak, no właśnie chciałem to powiedzieć. No to co? Dwie. Zapasowe mamy. Jedną, cholera. By się wstydzili. A to nie cztery? No, tak myślałem, widzowie. Dobra, trzeba wezwać holownik. Tylko mamy sprzęt. Kurde. Damy radę. Obserwują nas cały czas. Panowie, gdyby coś się działo, pamiętajcie, że mamy dobry sprzęt. Ja chętnie sobie wyjmę teraz karabinek, żeby pokazać, jak to wygląda, moi drodzy. Wyjmę sobie jedno załadowane i stanę sobie na światłach. Wezwijcie pomoc drogową, jedną oponę wymieńcie. Jasne. Czekaj, czy wiedzą, na co się piszą. Stoi sobie gościu z karabinem na środku ulicy, moi drodzy. A na jak miejscu się trochę postrał. O, łysy chyba się wkurzył. Dobra, chyba zrozumieli przekaz. Miejmy nadzieję, moi drodzy. Taki pasek, taka linka by się przydała na te karabiny, nie? To byłoby dobre, widzowie. Co to, paparazzi jeszcze przyjechał, moi drodzy? Nie wiem, chłop szuka sensacji. Ja się znowu. Ty myślę, to wszyscy szukają sensacji. Była trzeci raz. Wow! Uchowajcie się! O kurde, moi drodzy. Nowe auto. O! Strzelają! W mieście, co za małpy. Ja pierdzielę, teraz już się w ogóle skoczy sensacją. Zrobili nam drive-by'a, chamy. A teraz to trzeba jeszcze szybę wymienić. Jedzie. O! No i tyle. A mówiłem ci, że durszlaki dzisiaj będą potrzebne? Witaj na South Central, nie wiem, czy to jesteś przyzwyczajony. Ja jadę na firmę, jadę po chłopaków, idę. Powodzenia. To jest wasze, to? Halo? Tak. Nie, to szare nie. A kim pan jest? Kim pan jest? Szefie, miałem telefon. Pozdrowienia. I się rozłączył. Ciekawe. Dobra, wzywamy pomoc drogową, widzowie, uciekamy stąd. A ja chętnie poczytam jutrzejsze nagłówki od łysego. Łysy się wkurzą, moi drodzy. Ja pierdzielę. Ale to będzie rzecz. Ale to będzie się działo. Dobrze, nie będę się tego oglądać. Dobra, panowie. Rozpakujcie to wszystko z auta, co zostało. Co nie? Dobra. Do magazynu, zabezpieczyć tutaj koordynatorze. I zrób to, co miałeś zrobić. Ja muszę się ulotnić, bo nie spałem dwa dni i chciałbym trochę odpocząć, więc wracam do mieszkania. Gdyby coś się działo, będę na radiu, nie? No okej, jak coś jeszcze, będę musiał z tobą pogadać później. Jasne, dobra. To i jutro będę na firmie, to pogadamy. Dobra, dobranoc, szefie, dobranoc. Jasne, heja. Dobra, widzowie, przebieram się i wracam do chaty, bo muszę pogadać z Akselem. Wziąłem sobie te ciuchy, żeby jeszcze zostać w kontakcie z firmą, no bo kurde, no w ogóle jaja, że to Familis, moi drodzy, nas tutaj dziabnęli, co nie? Gang, który kurde tak naprawdę był mój. Oni chyba nie są świadomi, nie? No ale kto już pamięta, no widzicie, tak się te czasy szybko lecą, w gangach jest tak, że mało się pamięta o takich osobach, no to życie idzie do przodu, nie? Niestety tak to jest, że kurde, prędzej czy później o nas zapomną, chyba że zrobimy coś dużego, moi drodzy. Muszę trochę odpocząć, moi drodzy. Dwayne jest zajechany. No kurde, i przy okazji rozwali Raptora zaraz. Ale powiem wam, że bardzo dobrze mi się tu mieszka. Bardzo lubię tam okolice i to jest idealny dom dla Dwayna. Na uboczu, bez zbędnych ludzi, moi drodzy. Nie no, super się tu czuję. Ciekawe jak Axel. I ciekawe, czy Quick tu też jest. Cześć, Jay. O, cześć. Jak z Axelem? Chyba dobrze. Tak? Nic nie płacze. Ale mieliśmy akcję, chłopie. Co się stało? Zgadnij, chłopie, co się stało. Nie wiem. Mieliśmy kupić broń do Quick Security, wiesz, bo tam mamy kontrakty z Meriwether, takie różne, kupowaliśmy broń długą do firmy, żeby, wiesz, się może przydać. Kupiliśmy M16 z dodatkami.
I jesteśmy w gun shopie i wbijają families. Nowe sety, nie? I stary wyciągają klamę i chcą obrabować sprzedawcę. Pierdzieliśmy. No to wiesz, no to, że to jest nasz dobry kumpel, no to wiesz, zareagowaliśmy, nie? No i skończyło się na pogróżkach na początku, ale wiesz, stary się wkurzył, ten ochroniarz, opie wyjął karabin. Cześć, to jest ten, którego robiliśmy, on. Łysy to wyjął. To by się skończyło, jakby ciebie tam nie było? No wiem, no łysy wyjął karabin, co nie? Na szczęście tam ci podzieli, nie dzisiaj wyszli, ale wyszli. No właśnie, na szczęście, że to ty tam byłeś, bo tak to ten łysy, to by sobie z nimi poradził, myślę, w inny sposób. No właśnie, chyba sobie łysy poradzi, bo wyobraź sobie, wyszliśmy przed ten, mieliśmy przebite opony w samochodzie i nagle jedzie ten jeden z idiotów, chłopie, i pum, seria w nas, nie? My się chowamy z chłopakami, nagle łysy wychodzi z budynku i jeb, wali do nich z karabinu, nie? Jezu. Się nie patyczkuje, ostrzelał ich, tam ci uciekli, łysy się wkurzył, powiedział, dobra, do zobaczenia, jutro wsiadł do jakiejś samochodu i gdzieś pojechał, nie? Powiedział, że jedzie po chłopaków, także jutro będzie mocno nagłówek. Ale kurde, że te family stary tak zdziczało? Nasze chłopaki? No nie wiem. Nie wiem, jak to tam teraz wygląda. Przecież to jest niemożliwe, co się z nimi stało. No nie wiem, no, byłem w szoku. Byłem w totalnym szoku. Mówił coś? Nie wiem, chyba nie mam po co wracać. Regeneruję się. Tak. Jak się czujesz? No, Axel. Lepiej jest. Musisz odpoczywać. Totalnie. Nie masz w sobie nic z telefonu, prawda? Nie ma. Nie ma nic. Dobra, żeby go nie namierzyli. Trzeba go pilnować. Myślałem, żeby tu chłopaków zwołać z Quicka, ale to będzie zbyt ryski. Nie, lepiej nie. Skąd wiedziałeś, że ja tam jestem? Napisałeś do mnie, idioto. Nie pamiętasz takich rzeczy? Nie pisałem nic. Na telefonu nie miałem. To ciekawe. Odpoczniesz, pogadamy bardziej. Na razie się stąd nie ruszasz. Nic nie dostaniesz innego do żarcia niż to, co ci damy. I jeden jakiś głupi ruch, Axel, naprawdę się pożegnamy z tym światem. To, że żyjesz, to jeszcze... To nawet nie jest moja litość. Po ostatnim razie. Rozumiem. Dziękuję. Jeżeli zostaniesz na noc? Tak, zostanę. Wiesz, w razie W, nie? Chodź, jeszcze pójdziemy do auta. Twoja licencja jest aktualna, nie? Jest. Dobra, to się idealnie sprawi. Chodź, musisz coś zabrać. Moi drodzy, ja tego nie pokazałem, ale nie chciałem tego robić przy chłopakach, ale wziąłem dwie dodatkowe M-ki do domu. Wyciągaj, tutaj jest pod tym, wiesz. O, cholera. W razie W. Już ci powiem co i jak, bo ja muszę się zdrzemnąć, Jay, co nie? Okej. Okay. Ale gdyby co, to wiesz. Tak. A w sumie nieważne. Alarm tu jest do włączenia. No to włączyłem, mówiłeś mi. No tylko trzeba go, wiesz, włączyć na noc. Tak. Ja stary, serio, jestem tak zmęczony, że ja długo nie pociągnę. Ja już dzisiaj, wiesz, mroczki mam przed oczami, muszę odpocząć. No to faktycznie nic spać. Tylko, no musimy inaczej to rozlokować, nie będziemy spać na dole. Okej. Okay. Bo Axela też nie. Proponuję, żeby tu gdzieś na korytarzu rozstawić jakieś materace. Wiesz, dla bezpieczeństwa. No tak, zgadza się. No, dobra widzowie. Jest taki już, południe jest, ale ja muszę się przygotować do spania i trzeba iść spać. Ten, dlaczego stary chce, żebyś został, bo wiesz co, ostatniej nocy, znaczy miałem wrażenie, jakby ktoś obserwował ten dom. I nie wiem, czy to są osoby od Axela, czy ktoś inny, może z bractwa. Nie wiem, czy ci mówiłem o tej sytuacji, ale nie no, uratowałeś mnie z nią i w sumie to mówiłem ci. Chodzi o to, że... Jeżeli Axel rzeczywiście miał zostać, wiesz, to możemy go użyć na pułapkę na pastora. Pytanie, czy wracasz? Wrócę. Tylko jeszcze jedna kwestia. Mhm. Czy jesteś ze mną szczery? Czy o czymś nie myślę, wiem? Myślę, że tak. Na pewno. A nie ukrywałeś czegoś przede mną? No. Czyli już wiesz. No, wiem. Chyba wiesz od kogo. Domyślam się. I wiesz kiedy. Także zamieniam się w słuch, jakie masz wytłumaczenie na ten temat. O takich rzeczach, co robiliśmy w ostatnim czasie, ty dalej jakieś tajemnice skrywasz? Chciałem ci powiedzieć, ale wiesz jaki był problem? Hmm? Potwór. Twoja utrata kontroli. Ale to właśnie co by źle wpłynęło? Sam fakt o tym, że jednak wiem coś od środka. I po co było to odsuwanie mnie? Skoro i tak właśnie mając na świadomości to, że masz jakiś kontakt, mogliśmy zrobić zupełnie inne ruchy niż wtedy, ryzykując bardziej i budząc moją furię. Ze względu na to, że wiedziałem więcej niż ci się wydawało, nie byliśmy niczym zagrożeni. Aż tak, jak na to wyglądało. Ciekawe. Masz jeszcze jakieś tajemnice, o których nie wiem? To jest wszystko, czego nie wiesz. Mam nadzieję, Jay, bo gdyby było coś więcej, to żeby moja furia nie dopadła i ciebie. To nie była groźba. Wiem. Wayne. Jesteś na radiu? Jestem na radiu, co tam? Mam takie pytanie, nie brałeś może dwóch sztuk broni z naszego zamówienia? Nie. A co?
No bo brakuje dwóch sztuk. A ile tam? Nie no, pięć jest na magazynie. No właśnie, tu robiłem teraz inwentaryzację, wszystko spisywałem, tylko trzy bronie pisałem i brakuje mi jeszcze dwóch. Kurde, wziąłem je, widzowie. A, dobra, bo ja się zrozumiałem, mam te dwie bronie, no. Aha, no to trzeba je przywieźć i spisać, żeby nie było żadnych problemów później. Dobra. Ej, kurde, czyli mi nie dał dodatkowych tych chemek ten łysy pajac. Kurde, moi drodzy, muszę ja się zgarnąć. Myślę, że mi wrzuciła po prostu, ale mnie zrobili. Dobra, nieważne, moi drodzy. Jutro je dostarczę. Dobra, Jay, zamykaj, ja się idę drzemnąć. Okej. Okay. Brutala też rzuć do domu. Pioruna. Pioruna. Mylą mi się, kurde, tęskni za Brutalem chyba. Zamknięte. Dobra, gitara, włącz alarm. Dobra, czas i spać, moi drodzy. Dwayne, coś jest w domu. Co? Jak to? Ktoś jest w domu. Czekaj, wstaj. Jak? Na dole. Widzisz go? Widziałem. Alarm też zadziałał. To czemu nie no, włączy się głośno? Chyba włączyłem cichy. Widzę, jest na dole. Dobra. Ty, to chyba... Widziałeś jego ubiór? Dobra, czekaj, ja go przywołam. Niech wyjdzie. Ej, ty! Niespodzianka! Mamy go, moi drodzy. Dobra robota, Piorun. Jay, bierzemy go. Zapali światło? Tak, włącz prąd. Paczko, tu mamy. Tak. Ciekawe, w jakim celu przyszedł. Nie wiem, dawaj go tutaj. Oprzyj go tutaj o ladę. Spodziewałbyś się? Mówiłem, że ktoś mnie obserwuje do cholery. Ale nie sądziłem, że to oni. Czego oni mogą tu chcieć? Nie mam pojęcia, ale się dowiemy. Albo mam jeszcze lepszy pomysł. Moi drodzy, właśnie wpadł mi do głowy pomysł, żeby skontaktować się z cieniem. Znam pewną osobę, która może nam pomóc więcej na temat bractwa. Spokój mi go, weź go nawet na ręce, idziemy do auta. Jedziesz ze mną? Tak. No może być ich więcej. Ty uważaj, może być ich więcej, nie? Tak. Dawaj go do tyłu. Ten, zamknąłeś się, ten alarm włączyłeś? Tak, wszystko jest tam. Czekaj, wyjdę na quick security. Fossa, jesteś na radiu? Halo, Fossa, wiem, że jest późno w nocy. Halo, jestem. Słuchaj, mam dla ciebie robotę. Jaką? Wiesz, gdzie, nie wiesz, gdzie mieszkam, wysłałem ci lokalizację. Chodzi o to, żebyś stanął przed domem, dom jest zamknięty, jest alarm włączony, ale żebyś obserwował, czy ktoś wszedł do środka, czy ktoś się kręci, dobra? Dobra, szefie. Wysłałem ci lokalizację, za ile byś był? Pół godziny, 20 minut. Mogę tam podjechać, potrzebny jestem. Jak najszybciej już wyjeżdżam. Kto? Sawszed? No ja już jestem, no. Siema. Potrzebuję, żeby ktoś mój dom oglądał teraz przez noc, bo ja muszę pojechać. Jedziemy, no podjedziemy. Dobra, co w kontakcie? Dobra, Fossa przyjedzie, będzie git. I Salsa. Wiedziesz, tyle tracisz, że i zabawy. Tak. Dobra, jedźmy. Muszę mu napisać wiadomość. Także, moi drodzy, spotkamy się z cieniem i mam pewien pomysł. Mam dość tych akcji rekina i tego bractwa. Też trzeba coś z tym zrobić i możemy zaplanować pewną intrygę.